Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Dzień dobry. Widzę się z Państwem, zdaje się, dziś ostatni raz przed moim urlopem, ponieważ 11 sierpnia nareszcie i ja zaczynam mój urlop, ale oczywiście nie pozostawiam Państwa samych. Będzie i mecenas Julia Malinowska-Kurpios, i mecenas Łukasz Łuczak. Także w sprawach, które są dla Państwa ważne, które chcielibyście omówić z kancelarią, oczywiście jak najbardziej serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu. I mecenas Julia Malinowska-Kurpios, i mecenas Łukasz Łuczak przygotowali również dla Państwa szkolenia, żeby można było w sierpniu jeszcze odświeżyć sobie wiedzę i w zakresie dotyczącym samych dotacji, rozliczania, wydatkowania, czyli tych takich podstawowych elementów, które są związane z pobraniem i przekazaniem dotacji oświatowych, ale również jeśli chodzi o szkolenie przygotowane przez mecenas Malinowską-Kurpios, będzie ono omawiało wszystkie takie zagadnienia praktyczne, z którymi dyrektor czy też kadra pedagogiczna mierzy się, czy też organ prowadzący mierzy się w szkole czy w przedszkolu. Jednym z tych zagadnień będzie na przykład właśnie wypadek w placówce oświatowej, o którym chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać, ale porozmawiać bardzo, bardzo syntetycznie. Wypadki są niestety czasem nieuniknione, one się oczywiście zdarzają, no, ale trzeba wówczas zachować przede wszystkim zimną krew. I pamiętać o tych podstawowych zasadach związanych z działaniami podejmowanymi po wypadku. Musicie Państwo niestety pamiętać, poza samym zabezpieczeniem oczywiście dziecka, które uległo takiemu wypadkowi, również o dokumentacji, którą należy bezwzględnie wypełnić. Dlatego też dziś pomówię z Państwem o prawidłowym takim postępowaniu w przypadku wystąpienia właśnie wypadku. Co jest najważniejsze? No oczywiście, po pierwsze, należy takiemu poszkodowanemu dziecku zapewnić niezwłocznie opiekę, czyli jeśli jest to niezbędne i potrzebne, no to sprowadzić oczywiście fachową pomoc medyczną. Nie zapominajcie Państwo o tym i nie bójcie się wzywać pomoc medyczną, jeżeli widzicie Państwo, że sytuacja tego wymaga. A jeśli dalej sytuacja tego wymaga, to nim oczywiście przyjedzie pomoc medyczna, w miarę możliwości należy udzielić dziecku pierwszej pomocy. I to, co jest równie ważne z Państwa punktu widzenia, z zabezpieczenia Państwa na ewentualne kwestie związane z odpowiedzialnością, pamiętajcie, aby równie niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu rodziców dziecka. Niezależnie od tego, czy w Państwa ocenie to zdarzenie było mniej czy bardziej niebezpieczne, czyli nawet jeżeli nie wzywacie Państwo pomocy medycznej, ponieważ zdarzenie nie jest tego typu, jest na przykład jakimś poważniejszym obtarciem, prawda, albo jakimś poważniejszym skaleczeniem, i nie wzywacie Państwo pomocy medycznej, ponieważ samodzielnie radzicie sobie z założeniem opatrunku dziecku, to jednak mimo wszystko należy niezwłocznie zawiadomić rodziców ucznia o tym, rodziców dziecka o tym zdarzeniu. Dyrektor oczywiście powinien również prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku na okoliczność ewentualnych oględzin. Kolejno po tych działaniach, jak już Państwo zabezpieczycie te takie podstawowe elementy, trzeba powołać zespół powypadkowy. Zadaniem takiego zespołu jest przeprowadzenie postępowania wypadkowego, czyli zweryfikowanie, jak to się stało, co spowodowało wypadek, prawda, kto widział, kto uczestniczył i tak dalej, jakie były konsekwencje. Po zakończeniu takiego postępowania wypadkowego zespół powołany sporządza protokół powypadkowy. Oczywiście ten zespół powołujemy spośród kadry, tak? Ten protokół powypadkowy sporządzany jest w terminie 21 dni od dnia zakończenia tego postępowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu i, jeśli nie był w zespole, dyrektor placówki.
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach taki protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie niż owe 21 dni. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi zgromadzonymi w trakcie postępowania materiałami zaznajamia się oczywiście rodziców czy też opiekunów poszkodowanego ucznia czy poszkodowanego dziecka i w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego można złożyć, rodzice mogą złożyć, czy inne osoby zainteresowane mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu, czyli jakby kojarzycie Państwo ten tryb, no tak troszkę jak ze składaniem zastrzeżeń do protokołu kontroli, prawda? Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu, ale możliwe jest również oczywiście złożenie ich na piśmie przewodniczącemu zespołu. Kto rozpatruje zastrzeżenia? No oczywiście organ prowadzący. No po rozpoznaniu tych zastrzeżeń organ prowadzący może oczywiście zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, o które na przykład zainteresowany wnioskował, ale może też powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia tego postępowania powypadkowego. Należy również pamiętać o obowiązku prowadzenia przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki rejestru wypadków. Także taki rejestr wypadków to jest jeden z dokumentów, które powinniście Państwo mieć, niezależnie od tego, czy ten wypadek się zdarzył, czy nie zdarzył, po prostu niech sobie taki rejestr wypadków będzie. Te właśnie dokumenty będzie weryfikował na przykład wizytator, którego no, wizyty po wypadkach z uwagi na wnioski, czy też czasem skargi rodziców, no, są dość powszechne, prawda? No bo rodzice, jeśli widzą taką potrzebę, prawda, no to udają się w pierwszej kolejności ze skargą do kuratorium oświaty, no jakby w konsekwencji przychodzi wizytator i on będzie oczekiwał od Państwa okazania tych wszystkich dokumentów. Wizytator również zdaje sobie sprawę z tego, że wypadki mogą się zdarzyć, mogą mieć miejsce, w związku z czym no, takim dla Państwa zabezpieczeniem jest prawidłowe przeprowadzenie tej dokumentacji takiej powypadkowej. Oczywiście życzę Państwu, żeby w ogóle nie zdarzały się wypadki w Państwa jednostkach oświatowych, dlatego, ale jednak mimo wszystko przedstawiłam Państwu szczegółowo, tak właściwie powiedzmy syntetycznie, te najważniejsze działania, które należy podjąć w sytuacji, w której zdarzy się wypadek, a szczegółowo oczywiście w trakcie najbliższego szkolenia o tych elementach związanych z wypadkami bardziej może precyzyjnie z zagłębieniem się we wszystkie pozostałe kwestie opowie Państwu mecenas Julia Malinowska-Kurpios w trakcie najbliższego szkolenia. W trakcie tego szkolenia też mecenas Malinowska-Kurpios poruszy z Państwem wiele, wiele istotnych kwestii, które są potrzebne na początku roku z wiedzy takiej dotyczącej i dyrektora, i kadry pedagogicznej, i organu prowadzącego, z takich kwestii bardziej Państwu potrzebnych, dotyczących również zatrudniania pracowników, dotyczących również zmian w prawie pracy, które Państwa bezpośrednio dotyczą, w tym oczywiście również elementów dotyczących pracy zdalnej, czyli kto może od Państwa wymagać, kto może od Państwa oczekiwać, żebyście Państwo wyrazili zgodę na tęże pracę zdalną, ale też będzie oczywiście o kwestii umów i o kwestii umów z rodzicami, no bo te umowy z rodzicami będziecie Państwo albo już podpisaliście, albo też świeże niektóre będą podpisywane. Szerzej, jeśli chodzi o informacje na temat tego, co będzie na szkoleniu, oczywiście znajdziecie Państwo informacje na naszej stronie internetowej lexedu.pl, tam w zakładce szkolenia, cały program tego szkolenia. No i tam oczywiście również możecie się Państwo zapisywać na to szkolenie, a jeśli ktoś nie ma możliwości zapisania się poprzez stronę, no to możecie Państwo również zgłaszać się poprzez wiadomość mailową na nasz adres lexedu@lexedu.pl. No i tam uprzejmie bym prosiła, żebyście byli łaskawi w temacie wiadomości wpisać po prostu szkolenie, a w treści wiadomości podać oczywiście wszystkie dane jednostki oświatowej oraz adres mailowy, na który będziemy wysyłali Państwu zaproszenie do udziału w tym szkoleniu.